Tomasz Leszkowicz Ludowe Wojsko Polskie w cieniu zimnej wojny. Czyta Maciej Uba: Będzie wojna, paniki wojenne w PRL. Oprócz wypowiadanych ze strachem plotek i pogłosek, paniki wojenne w czasach PRL oznaczały też szturm na sklepy z mąką, cukrem czy ciepłą odzieżą. Strach przed konfliktami zbrojnymi to normalne zachowanie społeczne. Zimna wojna dostarczała wielu okazji do obaw. Zimna wojna, czyli globalny konflikt między kapitalizmem, demokracją a komunizmem, była jednym z najważniejszych czynników definiujących historię świata po II wojnie światowej. Wpływała ona znacząco nie tylko na państwa ją toczące Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, czy ich sojuszników. Cały glob żył w jakiś sposób w cieniu zamrożonego konfliktu między supermocarstwami, gdyż każde wydarzenie polityczne, zmiana władzy, konflikt międzynarodowy czy lokalna wojna łatwo mogły zostać zapisane na globalnej tablicy wyników w wyobrażony sposób odnotowującej rywalizację. Od 1945 roku, gdy USA po raz pierwszy użyły bomby atomowej, a zwłaszcza od 1949 roku, gdy broń A zdobył też ZSRR, wiadomo było, że potencjalne podgrzanie schłodzonego konfliktu może grozić niewyobrażalnymi stratami. Rozwój potężniejszej broni termojądrowej w latach 50., oraz przeniesienie głowic na nośniki rakietowe, doprowadziły do sytuacji, w której niszczące uderzenie mogło stać się szybkie i totalne. Rozpoczęcie konfliktu przez którąś ze stron wiązałoby się z natychmiastową odpowiedzią drugiej, co najprawdopodobniej skończyłoby się jądrową apokalipsą. Świadomość wzajemnego odstraszania wzmacniała tendencje pokojowe, jednocześnie zaś przypominała, że potencjalna trzecia wojna światowa byłaby koszmarem. Polska Rzeczpospolita Ludowa, jako kraj zdominowany przez ZSRR oraz należący od 1955 roku do Układu Warszawskiego, była mimowolnym uczestnikiem zimnej wojny. Każdy kryzys na linii wschód-zachód, rzeczywisty lub wyimaginowany, mógł potencjalnie przerodzić się w konflikt, który objąłby ziemię polskie. Świadomość tego w naturalny sposób prowadziła do powstawania panik wojennych, masowych zachowań społecznych, będących odpowiedzią na obawę przed wybuchem wojny, lub plotkę na ten temat. Wiemy o nich w większości dzięki raportom aparatu bezpieczeństwa oraz partii komunistycznej dwóch największych, choć ułomnych instytucji badania opinii społecznej w Polsce Ludowej. Truman, Truman, zrzuć tabania. Plotki o wybuchu nowej wojny tym razem pomiędzy aliantami zachodnimi a Związkiem Radzieckim, pojawiły się już pod koniec II wojny światowej i tuż po jej zakończeniu. Wywołały je między innymi wprowadzenie dekretu o wojskowej służbie kobiet z marca 1945 roku oraz zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki. Reakcje społeczeństwa oraz zachowania typowe dla panik wojennych miały miejsce też w latach 1946-1947, a wyznaczały je kolejne ważne wydarzenia w nakręcającej się zimnej wojnie. Były to m.in. przemówienie Churchilla Fulton, w którym mówił on o Żelaznej Kurtynie 5 marca 1946 roku, wybuch wojny domowej w Grecji wrzesień 1946 roku. Wystąpienie amerykańskiego sekretarza stanu Jamesa Burnesa w Stuttgarcie, którym polsko-niemiecką granicę na Odrze i Nysie określił jako tymczasową, 6 września 1946 roku, czy orędzie prezydenta Harry'ego Trumana do kongresu, w którym zapowiedział powstrzymywanie komunizmu poprzez pomoc dla Grecji i Turcji, 12 marca 1947 roku. Ukoronowaniem marszu ku zimnej wojnie był pierwszy kryzys berliński – i blokada zachodniej części niemieckiej stolicy, przełamana amerykańskim mostem powietrznym, czerwiec 1948, maj 1949 oraz rozłam jugosłowiańsko-radziecki, czerwiec 1948 roku. Paradoksalnie, niedługo po wojnie perspektywa wybuchu kolejnego światowego konfliktu, tym razem między USA i Wielką Brytanią, a Związkiem Radzieckim, skutkować mogła nie tylko lękiem, z czasem bowiem stawało się jasne, że nadzieje na zmianę położenia Polski, zatrzymanie komunizacji i podporządkowania Stalinowi, dawać mogła radykalna przemiana w stosunkach międzynarodowych, a więc na przykład trzecia wojna światowa. To w końcu bliskość nowego starcia potęg była jednym z sensów walki powojennego podziemia niepodległościowego. Czekanie na powrót Andersa na białym koniu było swoistym elementem rozpaczy politycznej połączonej z wiarą w zbawienie. Po polsce krążył nawet wierszyk Truman, Truman zrzuć tabania, bo jest nie do wytrzymania. Oczywiście nie wszyscy Polacy z utęsknieniem wypatrywali wybuchu III wojny światowej. Swoją rolę odgrywało wymęczenie poprzednim konfliktem. Władza komunistyczna posiadała też jednak jakieś poparcie społeczne, choć nie takie, jak sugerowałyby sfałszowane wyniki wyborów, Straszenie imperializmem. Sytuacja zaogniła się wraz z końcem lat czterdziestych, gdy PZPR postanowiło wejść na ścieżkę przyspieszonej stalinizacji kraju. Oprócz powszechnego terroru i forsowanej industrializacji połączonej z kolektywizacją, nowa polityka łączyła się z zamknięciem oficjalnego obiegu informacji i odcięciem się od Zachodu. Towarzyszyła temu intensywna propaganda, która oprócz wroga wewnętrznego jasno wskazywała też tego zewnętrznego amerykański imperializm, na którego łańcuchu odradzać się miał okrutny hitleryzm, podlewany atomowym paliwem. Stalinowcy spodziewali się wybuchu wojny w każdym momencie, tym bardziej więc przygotowywali się do niej, a także straszyli nią społeczeństwo. Momentem przełomowym w strachu przed wojną był 7 listopada 1949 roku, kiedy to polskim ministrem obrony narodowej został radziecki marszałek Konstanty Rokosowski. Zastąpienie przez niego marszałka Michała Roli Rzymierskiego interpretowano nie tylko jako symptom jeszcze większego podporządkowania Polski ZSRR, ale także jako jawne przygotowywanie się do wojny. Informacje te połączono z narastającą negatywną kampanią wymierzoną w Jugosławię, w której rządzić miała imperialistyczna klika Tito. Przyszła wojna miała według tych głosów rozpocząć się w 1950 roku właśnie na Bałkanach. Ostatecznie wybuchła ona 25 czerwca w odległej Korei, kiedy komunistyczna północ zaatakowała związane z USA południe. Zimna wojna nabierała realnych kształtów, a strach przed konfrontacją stał się powszechnym doświadczeniem Polaków do końca trwania stalinizmu. Już w listopadzie 1949 roku, choć zjawisko to zauważono też wcześniej, panika przybrała formę ekonomiczną, masowego wykupu towarów, które uznano za przydatne w razie wojny. Była to więc łatwa do przechowania i trwała żywność mąka, cukier, kasza, słonina oraz ciepła odzież, mydło, węgiel czy paliwa. Drugim elementem okazała się tezauryzacja waluty, czyli gromadzenie możliwie twardych środków płatniczych, a więc dolarów lub złota. Czarnorynkowi handlarze walutą wygaszali jednak wszystkie transakcje, spodziewając się szybkiego wybuchu konfliktu. Strach przed wojną objawiał się też jednak pojawianiem się plotek. Jednym z najpopularniejszych rodzajów fałszywych wiadomości było przewidywanie momentu wybuchu III wojny światowej. Czasem starano się być bardzo precyzyjnym, wskazując na przykład daty 1 września czy 8 maja, a więc rocznicę początku i końca ostatniego konfliktu. Wszystkie wydarzenia międzynarodowe i wewnętrzne interpretowano w kontekście początku wojny. Iskrą, która miała wysadzić beczkę prochu było między innymi podpisanie Paktu Atlantyckiego, kwiecień 1949 roku, wybór na prezydenta USA Dwighta Eisenhowera, listopad 1952 roku, śmierć Stalina, marzec 1953 roku, kryzys na Tajwanie i przyjęcie RFN do NATO, 1955 rok, czy podpisanie Układu Warszawskiego. Maj 1955 roku. Wojnę przepowiadać miała nawet śmierć metropolity krakowskiego kardynała Adama Sapiechy. 23 lipca 1951 roku. Jako przygotowania wojenne interpretowano też wiele pokojowych działań władz komunistycznych. W 1949 roku wprowadzenie korzystniejszych warunków kontraktowania zwierząt rzeźnych tłumaczono przygotowaniami zapasów dla wojska. Wstępem do rekwizycji wojennych miał być także przegląd koni wraz z uprzężami i wozami. Wojną tłumaczono rabunkową wymianę pieniądza z 28 października 1950 roku oraz spis powszechny z grudnia 1950 roku. Ogłoszenie w kolejnym roku subskrypcji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski porównywano do pożyczki wojennej rozpisanej przez władze RP przed 1939 rokiem. Panicznie reagowano też na rutynowe ogłoszenia o rejestracji wojskowej oraz poborze, a w 1951 roku o wydłużeniu służby wojskowej. W liście do redakcji korespondent sztandaru młodych donosił w 1950 roku: Na terytorium okręgu dzierżoniowskiego wkrada się między ludność wroga propaganda o następującej treści: Jakoby w bielawskich górach mieli ukrywać się ludzie, którzy w nocy mordują ludność i biorą krew dla rannych o Koreę. Plotkowano też o desandzie amerykańskim, który miał już działać na terenie Polski. Jedną z wersji pogłoski na ten temat przedstawiono w 1949 roku. Koło Radomska Amerykanie i Anglicy zrzucili kilka tygodni temu szpiegów. Szpiegami tymi są ludzie kulawi i inwalidzi, którzy walczyli w Anglii. Strach przed bombą atomową łagodzono też opowieściami o nowej broni, bezpieczniejszej dla cywilów. W Grecji została zlikwidowana rewolucja przez użycie bomb usypiających, które alianci wynaleźli jako jeszcze lepszy środek od bomb atomowych, i że przyszłą wojnę alianci szybko zakończą tą właśnie bronią usypiającą, byle tylko doczekać tej wojny. Na terenie dzielnicy Praga-Śródmieście kobiety w kolejkach mówiły o kupnie octu i sody oczyszczonej dla obrony przeciw gazom usypiającym, których mają użyć Amerykanie podczas desantu spadochronowego na Warszawę. Stalinowski strach przed wojną, w istocie permanentny, osłabiał skuteczność władzy i pogłębiał problemy gospodarcze. Straszenie imperializmem zamiast mobilizować zwracało się przeciw komunistom. W cieniu atomowej rywalizacji Po październiku 1956 roku paniki wojenne w PRL wygasły. Kraj żył postępującą liberalizacją. W stosunkach międzynarodowych trwało natomiast chwilowe odprężenie, symbolizowane przez rozmowy rozbrojeniowe w Genewie. Dojrzałe rządy Nikity Chruszczowa w ZSRR skutkowały jednak nowym zaostrzeniem w relacjach wschód-Zachód. Od początku dekady lat 60. paniki wojenne znowu wróciły do Polski pierwszy raz w maju 1960 roku po zestrzeleniu przez Związek Radziecki amerykańskiego samolotu zwiadowczego U2 i wzięciu do niewoli jego pilota Gerego Powersa. Zerwana została międzynarodowa konferencja w Paryżu, co zostało zinterpretowane jako możliwy zapalnik wojny. W Polsce mówiono o niej coraz częściej, szczególnie na wsi, gdzie znowu pojawiły się masowe zakupy cukru, soli, nafty, zapałek czy chleba, z którego robiono suchary. W okolicach Zambrowa interwencyjny wykup bydła zagrożonego gruźlicą chłopi odebrali jako przygotowanie zapasów na wojnę. Kilkanaście miesięcy później świat zwrócił wzrok w kierunku Niemiec. Od czerwca 1961 roku trwał tak zwany drugi kryzys berliński, wywołany żądaniem Chruszczowa, by alianci wycofali się z Berlina Zachodniego. Po odrzuceniu ultimatum w nocy z 12 na 13 sierpnia wojsko wschodnio-niemieckie zaczęło wznosić wokół zachodniej części miasta mur, który skutecznie przegrodził dwie części niemieckiej stolicy. Amerykanie odpowiedzieli na to wzmocnieniem armii Kryzys stał się gorący, a wieści o nim równie skutecznie rozgrzewały Polaków. Już 14 sierpnia panika wybuchła w południowo-wschodniej Polsce wzdłuż linii kolejowej Medyka Przemyśl Kraków. Plotki wywołały radzieckie transporty wojskowe zmierzające nocą na zachód. W ciągu trzech dni w samym tylko przemyślu wycofano z PKO oszczędności na sumę półtora miliona złotych. Pojawiły się też informacje, że miasto znajduje się pod okupacją radziecką. Wkrótce strach przeniósł się na tak zwane ziemie odzyskane, szczególnie wrażliwe na plotki wojenne. Pojawiły się nastroje ucieczkowe, zaczęto bać się też Niemców. W liście przeczytanym przez perlustratorów z MSW, wysłanym z Gorzowa, ktoś pisał: U nas gorączka wojenna. Ludzie wykupują sól, cukier, mąkę i suchary wojskowe. A Niemcy cieszą się, stojąc na ulicy rozmawiają po niemiecku na całe gardło, a my gapimy się na nich jak na wrony i nic z tego nie rozumiemy. Charakterystyczny dla ziem zachodnich i północnych był fatalizm związany z wojną. Jej wybuch miał oznaczać, że ziemie przejęte przez Polskę po II wojnie światowej wrócą do Niemców. Na wsi słychać było głosy, że nie warto zbierać, bo we wrześniu i tak spadną na nas bomby. W kolejnych dniach panika rozlała się po całym kraju. Ludzie ruszyli do sklepów, nie tylko kupując takie towary jak cukier, mąka czy mydło, ale także wełniane ubrania czy płaszcze, przydatne w czasie zimy. Przypomnijmy zaś, że wszystko to działo się w końcówce lata. W kieleckim, Włoszczowa, Ostrowiec, Sandomierz, miejscowe CPN-y sprzedały całą dostępną naftę. Wzrosły też obroty w sklepach z biżuterią w jubilerze o 180%, gdyż pamiętając o wojennej inflacji, obawiano się utraty wartości pieniądza. Wolano zastąpić go czymś trwalszym, co mogłoby służyć jako lokata pieniędzy. W Warszawie 28 sierpnia wprowadzono limity w sprzedaży niektórych towarów. Jednorazowo można było kupić tylko kilogram soli oraz po dwa kilogramy cukru i mąki. Kilka dni później PZPR zmobilizowała aktywistów, którzy mieli rozładowywać nastroje paniki w kolejkach, zbierających się już o godzinie czwartej rano i żądających wprowadzania kartek na żywność. Doskwierające stawało się wykupywanie wyrobów mięsnych, smalcu, słoniny czy boczku. Jeden z pracowników FSO zaproponował nawet, by robotnicy połowę pensji otrzymywali w deficytowych towarach, gdyż obecnie nie ma łyżeczki cukru dla dziecka. Zaczęto obawiać się wyjazdów dzieci na kolonie nad morze. 10 września 1961 roku, w czasie uroczystości dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia, przemówienie wygłosił Władysław Gomułka. Pierwszy sekretarz KC PZPR zaatakował Zachód i oskarżał Berlin Zachodni o bycie odskocznią dla rozpylania zimnej wojny. Nie pomogło to w uspokojeniu napięcia społecznego. Propaganda wciąż relacjonowała kryzys i działania dyplomatyczne supermocarstw. Podtrzymywano stany alarmowe w wojsku, żołnierzom ograniczano przepustki i powoływano rezerwistów na ćwiczenia. Przez Polskę wciąż też przejeżdżały transporty wojsk radzieckich. Napięcie jednak zaczęło opadać na początku października. Prezydent Kennedy, poza retoryką, nie poszedł na bezpośrednie starcie z Chruszczowem. O krok od zagłady. Globalne zapasy dwóch najważniejszych polityków świata trwały jednak dalej. Wkrótce po rozegraniu sprawy Berlina radziecki przywódca podjął decyzję o rozmieszczeniu radzieckich rakiet strategicznych średniego zasięgu uzbrojonych w głowice nuklearne na Kubie. Kupuj świetne historyczne e-booki i wspieraj ulubiony portal. Każdego miesiąca do sklepu Histmaga trafiają nowe, ciekawe e-booki. Dochód z ich sprzedaży wspiera działalność pierwszego polskiego portalu historycznego po to, by zawsze był ktoś, kto mówi jak było. Sprawdź dostępne tytuły pod adresem https-sklep.histmag.org